Przyspieszony kurs assemblera. Operacje arytmetyczne. Zaczniemy od najprostszego dodawania. Wrzucimy sobie do rejestru EAX liczbę 5. Następnie add EAX przecinek 5. I w wyniku tych operacji będzie to 5 plus 5. Czyli w rejestrze EAX będzie 10. Wyświetlanie 16-kowe 10. A możemy także dodać rejestr do rejestru move EBX przecinek 15. Czyli add EAX przecinek EBX. Tym samym w rejestrze EAX będzie teraz 20. I głównie z dodawania to wszystko. Możemy także dodawać liczby ujemne oczywiście. Move EAX przecinek 10. Add EAX przecinek minus 20. Czyli że EAX będzie równe minus 10. EAX jest równe FF6, czyli minus 10. Teraz zajmiemy się odejmowaniem. Czyli identycznie jak w przypadku dodawania move EAX na przykład 5, sub EAX przecinek 3, czyli w rejestrze EAX będzie 2. I tak jak w tym samym przypadku możemy odejmować liczbę ujemną, czyli dodawać, wychodzi na to samo. Trochę inaczej jest w przypadku mnożenia i dzielenia. Podstawowa instrukcja do mnożenia to imul, czyli integer multiply. Jest to mnożenie z uwzględnieniem minusowych wartości, czyli możemy pomnożyć 2 razy 2 albo możemy pomnożyć 2 razy minus 2 i wyjdzie minus 4 w przypadku tej instrukcji. Jeżeli chcemy, żeby 2 razy minus 2 dało 4, nie minusowe, to wystarczy, że użyjemy zwykłej funkcji mul zamiast imul. My jednak użyjemy instrukcji imul. Najprostszą formą tej instrukcji jest instrukcja 3 operandowa. Czyli możemy napisać, że do rejestru EAX chcemy mieć wynik działania i tutaj mów EBX przecinek na przykład 2, czyli EBX pomnożyć przez 2. I teraz w EAX będzie wynik mnożenia EBX razy 2, czyli w EAX będzie 4. To jest jedna metoda. Jest to metoda kosztowna, jest to metoda najbardziej tak jakby obciążająca, więc trzeba trochę to zoptymalizować. Tak naprawdę mówimy tutaj o jednej instrukcji, ale jeżeli się tych instrukcji namnoży i będzie ich miliony w bardzo skomplikowanej aplikacji, no to nie wróży to zbytnio dobrze. Więc imul możemy także zoptymalizować tak, żeby nie korzystać z wielu operandów, nie korzystać z tych wszystkich operandów. Wystarczy, że na przykład użyjemy sobie move ebx przecinek 2, move eax przecinek 2 i teraz zrobimy to na dwóch operandach, czyli imul eax przecinek 2, to nawet nie musimy tego robić, czyli sam zwartość rejestru eax mnożymy przez 2 i wynik oczywiście pchamy do eaxa, czyli teraz eax będzie równy 4. Możemy także użyć jednego operandu. Tym razem będzie to trochę inaczej napisane. Przede wszystkim musimy wyksorować rejestr edx, ponieważ w przypadku operandów, w przypadku instrukcji jednooperandowych rozszerzany jest rejestr jako edx do eax, czyli eax możemy użyć cały, ale możemy także się wspomóc rejestrem edx i te oba tak jakby tworzą rejestr 64-bitowy. Czy jak w operacjach 32-bitowych wykonywać działania na 64-bitach. Czyli w tym przypadku ksorujemy sobie edx, albo jeszcze lepszym przykładem będzie zrobienie czegoś na wzór tego. Pierwszym operandem, który chcemy pomnożyć, powiedzmy 5, następnie dajemy kolejny operand, który chcemy pomnożyć przez na przykład 10, to powinno dać 50. I teraz wystarczy, że zrobimy imul ebx, zaś zamiast pisać ksor edx, czyli czyścić ten rozszerzenie tego eaxa, możemy napisać cdq, czyli convert word do keyworda, czyli eax zostanie rozszerzony do edxa. Tym samym imul, teraz ruszony z ebx, da nam do w rejestru eax 0x32, czyli 50.
zamiast, tak jak wspomniałem, zamiast CDQ możemy zrobić XOR EDX EDX, ale no warto też pamiętać, że jeżeli mamy wartość minusową, to do EDX-a powinniśmy wrzucić na przykład move EDX.0xFFFF8EFFECT. To da nam, że EDX jest zawsze minus 1, a zaś tutaj możemy sobie na przykład wpisać liczbę minus 2, czyli minus 2 razy 10 da nam minus 20. Sprawdzimy EAX. Jest w 0xEC, czyli minus 20. Teraz zajmiemy się dzieleniem, czyli normalnie move. To jest identycznie tak jak w przypadku mnożenia, możemy zrobić move EAX.2. Możemy teraz zrobić move EBX także przecinek 2 i IDIF EBX, czyli w tym przypadku dostajemy takie coś jak integer overflow, właśnie z tego powodu, że nie wyczyściliśmy EDX-a. W przypadku tych operacji jednooperandowych nie wyczyściliśmy EDX-a, czyli teraz musimy, przed tym jak to zrobimy, musimy zrobić CDQ, czyli convert word do keyworda. I teraz działanie się oczywiście uda i w EAX-ie mamy zawartość 1. Warto zaznaczyć, że IDIF nie zawiera instrukcji 3 operandowych. Są to jedynie instrukcje te, które przyjmują jeden operand, czyli przyjmuje tylko ten jeden rejestr. Nie ma żadnych dwóch operandowych, nie ma trzech operandowych. Dlatego teraz jak można to zoptymalizować? Ciekawą techniką, która jest zawarta w przykładowym programie, który analizowaliśmy, jest użycie LEA, czyli Load Effective Address. Możemy sobie zrobić move EAX przecinek na przykład 5, następnie Load Effective Address z adresu EAX razy 2 i to da nam do EBX-a zawartość EAX razy 2, czyli 10. Możemy sobie to przetestować. EBX będzie miało teraz 10, czyli jest to taki jeden wzór, na przykład jeżeli chcemy pomnożyć przez 3, to wystarczy też dodać EAX, czyli EAX razy 2 plus EAX to będzie 15, czyli 5 razy 3 to jest 15, to jest jeden fajny sposób zoptymalizowany na mnożenie. Kolejną rzeczą, o której warto powiedzieć, jest shift left i shift right. Jeżeli mamy liczbę powiedzmy 2, i chcemy tą liczbę pomnożyć przez 2, to możemy przerzucić wszystkie bity do lewej strony, czyli przesunąć o ileś tych zer, dodać z prawej strony tej liczby, czyli możemy zrobić shift left rejestru EAX.1. To spowoduje, że będzie 2 razy 2, ten sam wynik, czyli 4. Możemy także tą liczbę zrobić, ta technika jest tylko działająca w przypadku liczb dwójkowych, od podstawie dwójki. Więc jeżeli chcielibyśmy uzyskać liczbę, właśnie w przykładzie użyłem dlatego dzielenia i mnożenia przez liczbę 3, żeby kompilator nie wystosował nam właśnie działań opartych na shift left i shift right. Jeżeli mamy liczbę 4 i tą liczbę chcielibyśmy podzielić przez 2, możemy wykorzystać tą samą instrukcję, tylko w drugą stronę, czyli shift right. EAX.1, czyli 4 przesunięte o 1 bit w prawo, da nam dwójkę. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o arytmetykę i te takie najpopularniejsze sposoby optymalizacji. W następnej lekcji zajmiemy się już stosem. Powiemy sobie, czym jest stos, na czym polega wypychanie i pobieranie funkcji zmiennej ze stosu.